W takim razie zapytam cię o twoją taktykę, o twoje podejście. Masz przewagę warunków fizycznych nad przeciwniczką. Jakiś konkretny plan na walkę? Chcesz ją utrzymać w stójce albo w parterze? Mam plan, ale nie powiem, jaki to jest plan. To jest mój plan, tylko i wyłącznie. A Esmeraldo, w takim razie pytanie do ciebie od fanów, także, sorry. Fani chcą wiedzieć, niedawno ogłoszono wyniki konkursu Eurowizji i nie dostałyście się. O, jaka szkoda. Nie będziecie reprezentować naszego kraju w konkursie. Co dalej z twoją karierą w szeroko pojętym showbiznesie poza oktagonem? Wiesz co, śpiewanie nie było nigdy moim marzeniem, to bardziej było marzenie mojej siostry. Natomiast ja czuję power do tego, żeby się bić po prostu. Tak jak zaczęłam trenować i wychodzi mi to dobrze, więc tak jak mówię, no wolałabym jednak kontynuować karierę bardziej w tej kwestii. Także mam nadzieję, że pokażę wam to w oktagonie, gdy będę miała tą przyjemność wejść tam z Martusią. No zobaczymy jak to będzie. Na razie między wami dziewczyny tak wszystko utrzymane w klimacie takiego passive, no jest na razie aggressive, między nami tak? Właśnie jakiś taki luz chyba za duży, no nie wiem, ja ludzie się totalnie wyjebane. No ja w nią, ja, w nią, ja w nią podobnie, dla mnie jest z nikim po prostu, więc dlatego, no dlatego jej nie jest, obrażam. To jednak jest różnica pomiędzy dlatego, maniem dlatego jej nie wyjebane, obrażam, a byciem nikim. Nie obrażam, nie obrażam osób, które mnie kompletnie nie interesują, no po prostu... Na ringu najchętniej wyjebałabym jej za przeproszeniem w mordę, sprowadziła do parteru. Będziesz i tyle. Robić pałę co najwyżej, wiesz? Co będę ci robiła? To, że wyglądasz jak transwestyta, to jedno, że masz penisa, to co innego, kochana. Wiesz co, Esmeralda, to ty naprawdę masz zdolności photoshopowe, kurwa, wiesz? Naprawdę. Powiem ci, zamknij ten ryj. Ty dla ciebie bitch, shut the fuck up, wypierdalaj stąd. Słuchaj. Szmatą jesteś tylko i wyłącznie ty, więc zobaczysz, zamknij ten pysk. Ty kurwa zobaczysz, zobaczysz. Czekaj, zobaczymy jak będzie. Zobaczysz 30 na ringu. Weź tą kurwa śmierdzącą dupę nieumytą ode mnie, dziewczyno. Fu, z czym do ludzi, fu. Ale zajebało. Wstydziłabyś się. Przed konferencją należy się umyć. Kurwa, dziewczyno. Sorry. Odstrzegasz to wszystko. To ten pan napompowana szmata. Napompowana. Tej. Twoje miejsce. Tej tygrysku, ale chyba ty to będziesz mi prała, nie? Twoje miejsce jest przy ciągnięciu pały. Po to jestem. Rej! Jesteś totalną patologią. Zero. Zero. Bogdan został szkłem. Jesteś zerem. Jedyne co potrafisz robić, to ciągnąć pałę. Tak, z tego słyniesz. Dobrze, drogie panie, zostawcie... Różowe włosy, kurwa, zobowiązują jednak do czegoś. Jesteś idiotką. Drogie panie, zostawcie coś na oktagon. Bogdan, wszystko w porządku? U mnie tak. Dobra. Znaczy, no jest dobrze, chociaż ochroniłem Martę z moją głową. Nie ma krwi, nie ma faula, jak to mówią. Dobrze.